Ten serwis zaczynamy od wypadku, do jakiego doszło na drogowej trasie średnicowej. Kilka godzin trwały korki po tym, jak na katowickim odcinku trasy doszło do dwóch kolizji samochodów ciężarowych. Wszystko dlatego, że jeden z samochodów ciężarowych przewrócił się na bok. Paweł Jędrusik. Jeszcze kilka godzin po kolizji, do której doszło około 5 nad ranem, samochody ciężarowe blokowały prowadzący w kierunku centrum Katowic pas drogowej trasy średnicowej. Przyczyną kolizji były prawdopodobnie trudne warunki panujące w tym czasie na drodze. W pierwszej kolejności kierujący tirem jadąc w kierunku na Katowice, na centrum Katowic, nie dostosował prędkości do panujących warunków, utracił panowanie nad pojazdem i w wyniku czego ciężarówka przewróciła się na bok. Chwilę później w tym miejscu pojawił się drugi samochód ciężarowy. Jego kierowca, widząc co już się wydarzyło, chciał uniknąć zderzenia z leżącym w poprzek drogi samochodem. Skręcił w lewo i przebił bariery oddzielające pasy ruchu. W dwóch kolizjach nikt nie został ranny, ale na czas usuwania pojazdów i uszkodzeń konieczne było wytyczenie objazdów, przez co powstały duże korki. Działania zastępów Państwowej Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia poprzez czasowe zamknięcie ruchu dla samochodów podążających drogą numer 902, sorpcji płynów eksploatacyjnych oraz paliwa, które wyciekło ze zbiorników tego pojazdu, a także o odłączeniu akumulatorów celem zapobiegania rozwoju ewentualnego pożaru. Wiadomo już, że kierowcy obu samochodów ciężarowych byli trzeźwi. Prawdopodobnie cała sprawa zakończy się dla nich także mandatem.